Dzisiejsza konferencja jest tak naprawdę w dwóch kwestiach. Pierwsza to jest budżet obywatelski. Niestety BRZEK nie ma do dzisiejszego dnia budżetu obywatelskiego, budżetu partycypacyjnego. Ja jako przyszła posłanka mam nadzieję, że będę miała możliwość zmiany tego i wprowadzenia regulacji prawnych w ustawie, tak aby każda gmina zobowiązana była do wprowadzenia budżetu obywatelskiego. W tej chwili wyłącznie zależy to od dobrej woli włodarzy miasta. Co więcej, wyniki tego budżetu obywatelskiego nie są wiążące. To znaczy w momencie, kiedy mamy wyniki, wygrana na przykład rewitalizacja parkingu na 30 samochodów, okazuje się, że tam to jest 15 albo nie daj Boże 150 samochodów. Co więcej, procedura samego głosowania też nie jest ściśle określona. Dwa lata temu w Warszawie zdarzyło się, że noworodki miały możliwość głosowania, więc tutaj też należy tą kwestię uregulować. Ale najważniejsze to jest po pierwsze obligatoryjne dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przeprowadzanie takiego budżetu obywatelskiego, a drugie wyniki wiążące. Ale jeszcze druga kwestia. Ja dzisiaj otrzymałam rano wiadomość na jednym z profili internetowych przeze mnie prowadzonych właśnie od mieszkanki Brzegu, która rozważała, czy głosowała, że zdeklarowana jest na głosowanie na Zjednoczoną Lewicę, natomiast ma wątpliwości co do kandydatów. Wielokrotnie głosowała, kandydaci później, nawet jeżeli otrzymali mandat poselski, nie wywiązywali się ze złożonych wcześniej obietnic. Ta pani wskazywała, że ma poczucie, że Brzeg został zapomniany, nikt się o niego nie troszczy. Posłowie, którzy sprawują tutaj mandat z Opolszczyzny, gdzieś na samym końcu uwzględniają interesy mieszkańców i mieszkanek Brzegu. Dlatego ja bym chciała dzisiaj tutaj, zachęcając między innymi tą panią i apelując do niej, złożyć deklarację, że w przypadku, kiedy uda mi się zdobyć mandat poselski, pierwsze co zrobię, to założę biuro poselskie tutaj w Brzegu, żeby dać mieszkańcom gwarancję, że będę ten mandat sprawowała tutaj, między innymi z Brzegu. Będę prowadziła swoje biuro z etatowym pracownikiem. Jako adwokat również mam w planach rozpoczęcie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, ponieważ bardzo często spotykam się z zastrzeżeniami, uwagami obywatelek i obywatelek Polski dotyczących stosowania prawa. Ludzie mają po prostu problemy z interpretacją, ze stosowaniem prawa, dlatego moje doświadczenie chciałabym również wykorzystać w takiej bezpośredniej pomocy mieszkańcom, ale przede wszystkim obiecuję, że faktycznie tutaj będę sprawowała mandat, założę biuro i będę dla Państwa i dla mieszkańców Brzegu do dyspozycji. Nie mam pytania, to skąd w takim razie ten pomysł, żeby zmusić samorządy do tego, żeby ten budżet obywatelski był obligatoryjny? Z czego to wynika? Niestety w tej chwili jest tak, że ten budżet obywatelski wykorzystywany jest bardzo często do prowadzenia własnej kampanii włodarzy miast. No, ja spotkałam się z taką sytuacją, że sposób głosowania był na profilu facebookowym jednego z burmistrzów, tak? No, jest to ewidentne wykorzystywanie instrumentów, które mają służyć mieszkańcom do tego, żeby mieli oni możliwość zadecydowania o czymś, co im dla ich serc jest najważniejsze, a jest wykorzystywane po prostu do gry politycznej, do promocji własnej osoby. Oczywiście można mówić, że jest małe zainteresowanie budżetami obywatelskimi, że ta frekwencja w trakcie głosowania jest dość niska. Natomiast z biegiem lat widzimy, i to pokazują również zachodnie przykłady, że zainteresowanie z biegiem czasu staje się po prostu coraz większe. Dlatego możliwość decydowania bezpośrednio przez mieszkańców, jak są wydawane, i to są ich pieniądze, żeby była jasność, to są pieniądze mieszkańców, jak w jaki sposób będą wydawane, to oni powinni bezpośrednio decydować, a nie tylko raz w roku wybierając czy prezydenta, wójta, czy burmistrza, czy radnych. No a kwestia tych pieniędzy na budżet obywatelski? Niech mi pan nie mówi tylko, że nie znajdzie się 1% budżetu do przeznaczenia na wydatki dla mieszkańców. Nie ma takich budżetów, w których by nie dało się znaleźć. Przy małych gminach to są czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc przy dobrej woli i przy pewnej dyscyplinie, jeżeli wiemy, że raz w roku musimy w budżecie zagwarantować ten 1% dla budżetu obywatelskiego, on się bez wątpienia znajdzie.